Porty na różne konsole danej gry to nic nowego. W zasadzie nie od dzisiaj wiadomo, że i tak najlepsze wersje dostają pc choć jak ten film pokaże, nie zawsze. Niemniej, więcej klatek, wyższe rozdzielczości, lepsze tekstury. Konsole nie mogą się równać z wypasionym komputerem z najnowszymi podzespołami. Na rynku konsolowym sytuacja nie jest taka oczywista. To jasne, że któraś z konsol jest mocniejsza i Często ma to przełożenie na jakość danej gry. Może to być wyższa rozdzielczość, czasami lepszy framerate. Szósta generacja konsol była jedną z najciekawszych na rynku, bo były aż cztery konsole. Choć, no, nie jest to do końca prawda, ale uznajmy, że tak było: PlayStation 2, Xbox, GameCube i Dreamcast. Każda inna również pod kątem zasobów i mocy. Jasnym jest, że zmiany w portach gier były o wiele bardziej widoczne niż to, co możemy obserwować dzisiaj. W tym odcinku opowiem o 10 grach szóstej generacji, które dostały najlepszy port na pierwszego Xboxa. I proszę, nie piszcie, że na PC było lepiej. Komputery osobiste wykluczam z tych porównań. Napomknę jedynie, jeśli port oferował coś więcej niż wersje PC-tore. Tom Clancy's Splinter Cell. W zasadzie cała trylogia klasycznego Splintercella to pokaz mocy Xboxa. Zmiany jakie Ubisoft musiał wprowadzić na portach PlayStation 2 i Gamecube były dość drastyczne i rzucające się w oczy. Te wersje to w zasadzie zupełnie inne gry. Splintercell na Xboxa był wiernym portem wersji pecetowej, choć oczywiście w niższej rozdzielczości. Jednak gracze PlayStation i Gamecube spotkali się ze sporym rozczarowaniem. Wszystkie cutscenki, które były liczone w czasie rzeczywistym, zastąpiono prerenderowanymi cutscenkami. Zapewne z powodu, że postacie wyglądały dość brzydko w tych wersjach. Mnóstwo detali usunięto, część poziomów zmodyfikowano, pozamykano drzwi, w połowie poziomu dodano loading. Xbox mógł pochwalić się świetną grą świateł i cieni. Dodatkowo wersja xboxowa dostała możliwość pobrania z internetu trzech misji ekskluzywnych z serwerów Live. Co ciekawe, nawet jeśli nie miałeś konta Live, Nadal można było je kupić na specjalnym Companion dysku, gdzie obok dema Rainbow Six 3 znalazły się wszystkie wspomniane poziomy. Na dysku z Xboxową grą znalazły się też materiały dodatkowe DVD z produkcji. Te elementy nie były dostępne nawet na PC, ale niewielka część z nich pojawiła się na innych konsolach. Pozostałe rzeczy były zawartością ekskluzywną na konsoli Microsoftu. Zmiany były bardzo podobne przy Pandora Tumoru, więc nie ma sensu już o niej tutaj wspominać. Tom Clancy's Splinter Cell Chaos Theory. Najbardziej zmiany widoczne są w Chaos Theory, gdzie porty na słabsze konsole są zwyczajnie bardzo brzydkie i straszą biednymi lokacjami rodem z czasów poprzedniej generacji. Wersja na Xboxa w zasadzie nie ucinała nic, co widzieliśmy na PC. Większość efektów była na miejscu. Port niewiele się różnił od wersji komputerowej. Było to zadziwiające, że Xbox był w stanie dotrzymać kroku komputerom osobistym. PlayStation i GameCube z racji gorszych podzespołów zostały potraktowane spokojnie. Gorzej. W zasadzie te porty ledwo przypominają Kios teorii jakim miał być w oryginale. Kiepskie oświetlenie, mocno uproszczone modele, liche tekstury, również poziomy zostały przemodelowane, aby umożliwić uruchamianie ich na konsolach. Klasyczna trylogia Splinter Cell to doskonały przykład, jak mocny był Xbox względem konkurencji, gdzie kultowa seria wyglądała po prostu paskudnie. Fatal Frame 2 Crimson Butterfly. Fantastyczny japoński horror znany także jako Project Zero od Tekmo. Od części pierwszej potrafił wrzucić ciary na plecy, i wraz z kolejnymi odsłonami to się nie zmieniało. Najlepszą z wszystkich jest uważana część druga, przede wszystkim za świetną fabułę, genialny twist na końcu i ogólny klimat. Tytuł mocno kojarzy się z PlayStation 2, choć część pierwsza pokazała się też na Xboxie, a druga wyszła też na Wii, ale to właśnie ta wersja Xboxowa uważana jest za najlepszą. Obok dodatkowych kostiumów bikini, które uradują niejednego z poczucha, Dodano kostiumy z serii Dedora Life, dodano także inne zakończenie po przejściu gry na poziomie Nightmare. Zakończenie jest bardziej optymistyczne i nie jest uważane za kanoniczne. Wpadł też nowy tryb gry Survival Mode, gdzie czyścimy budynki z obecnych tam duchów. Te wszystkie dodatki były jedynie estetyką. Prawdziwym game changerem był dodany tryb FPS, gdzie całą grę można było ukończyć w tym trybie. Jak dużo to zmieniało? Każdy może sobie odpowiedzieć, kto ukończył GTA 5 obydwu trybach. Widok z oczu sprawił, że gra stała się jeszcze straszniejsza. Ta sama możliwość obserwowania akcji pojawi się też na Wii wraz z nowymi cutscenkami. Jednak tam utrudniony sposób kontroli postaciami sprawił, że grało się w to trudniej. Wersja na Wii nie była ładniejsza. Była inna, a nowy design postaci nie każdemu przypadł do gustu. W mojej opinii najlepszy i najpełniejszy port Fatal Frame 2 to ten z Xboxa. Soul Calibur 2 ten tytuł jest dość kontrowersyjny. Gra wyszła na trzy platformy GameCube, PlayStation i Xbox. I w zasadzie którakolwiek osoba opowie się za którąkolwiek grą, będzie miała rację. Wszystkie są świetne. Różnice tkwiły w szczegółach i w jednej dodatkowej postaci, która w każdej wersji była inna. PlayStation 2 dostała Heihachiego z serii Tekken. Na GameCube pojawił się Link z Legend of Zelda, a na Xboxie dodatkową postacią był Spawn. I choć każda z postaci była niezła, najmniej chyba ciekawy był jednak Heihachi. Wybrać na tej podstawie najlepszą wersję to dyskutować o gustach. A o tym się nie dyskutuje, więc ten element pozostawmy w spokoju. Możecie napisać w komentarzach, który z fighterów według Was jest najlepszy. Zmianą, za którą przemawiała wersja na Xboxa, to ta, że gra działała w 720p. Rozdzielczość, która w 2002 roku była kosmosem. Również ta wersja może pochwalić się krótszymi loadingami. Wersja na PlayStation 2 obsługiwała Progress Scan. Wersja na Gamecube w formacie PAL działała, co prawda, w 60Hz, ale z przeplotem. Dodatkowo na Xboxie gra może pochwalić się lepszymi teksturami i delikatnie większą ilością efektów, choć w zasadzie ferworze walki nie jest to widoczne. Red Dead Revolver. Zmiana względem PlayStation 2 będzie w tym wypadku niezwykle delikatna, ale mocno wpływająca na finalny odbiór gry. Nie ma znaczenia na jakiej platformie grałeś w Red Dead Revolver, to wyśmienita gra, która przeistoczyła się w jeden z najciekawszych sandboxów ever. Jednak wciąż warto pamiętać o pierwszej części, od której wszystko się zaczęło. Wersja na konsolę Microsoftu może pochwalić się wyraźniejszą grafiką, co tutaj jest bezsprzecznie ogromną zaletą. Dodatkowo lepsza płynność i lepszej jakości tekstury. Choć to niewiele, w rozgrywce czuć różnicę uruchamiając obie wersje. Szczególnie pod kątem grafiki. Wersja na PlayStation 2 wypada dość słabo, a jej czytelność pozostawia bardzo dużo do życzenia. Mafia. Mafia to absolutnie rewelacyjny tytuł. Do dziś wytrzymuje próbę czasu i bez najmniejszych przeszkód można nadal cieszyć się tym świetnym tytułem przygotowanym przez Czechów. Oczywiście w tym porównaniu wersje konsolowe nie mają szans równać się z PC. Obok niego mafia wyszła na PlayStation 2 i Xboxa. Różnice obu portów są dość spore, choć głównie oparte na kwestiach graficznych. W wersji na PlayStation 2 samochody w nocy nie mają snopów światła, co jest też widoczne po wjeździe w tunel. Wygląda to dziwnie, bo w cutscenkach te się jednak pojawiają. Oteksturowanie jest sporo słabsze niż na Xboxie, mocno rzuca się to w oczy na postaciach. Na PlayStation 2 zasięg widzenia kamery jest o wiele mniejszy niż na Xboxie, a do tego oczekuje aliasing i słabsze cieniowanie obiektów. PlayStation 2 ma też paskudne niebo podczas jazdy po mieście. To w sumie detal, ale mocno rzuca się w oczy. Gra też dogrywa się około 4 razy dłużej. Również ogólny feeling gry jest trochę inny na obu konsolach, choć to kwestia gustu. Bardziej mi podchodzi wersja z Xboxa, która jest bliższa wersji pc Małą ciekawostką jest fakt, że na konsolach wszystkie cutscenki zostały wyrenderowane, w odróżnieniu od komputerów osobistych, gdzie były liczone na engine gry. Dead or Alive 2 W przypadku Dead or Alive będzie trochę trudniej do wytłumaczenia, bo w sumie wyszło aż 9 wersji tej gry. Pierwsze porty pojawiły się na Dreamcastie i PlayStation 2. O ile na tym pierwszym była to całkiem udana gra, o tyle na PlayStation 2 pojawiło się trochę bugów, łącznie z wieszaniem się w pewnym momencie całej gry. Postanowiono wydać na konsole Sony wznowioną wersję pod podtytule Hardcore. Dodano trochę lokacji, kilka nowych strojów oraz nowe postacie. Kolejną wersją była wersja Hardcore. Kor z gwiazdką po środku. Ta pojawiła się tylko w Japonii. Gra działała w 60 fps nie tylko w walkach, ale i w cutscenkach. Ponownie dorzucono garść lokacji ubranek. Ta wersja była finalną, jeśli chodzi o PlayStation 2. Jednak na Xboxie pojawiła się zupełnie inna wersja Dead or Life 2. Znalazła się ona w kompilacji zwanej Dead or Alive Ultimate i była zupełnie różna od tego co mogliśmy zobaczyć w poprzednich odsłonach. Silnik wykorzystany w porcie był tym z Dead or Life 3. Postacie wymodelowano całkowicie od nowa i wyglądały o wiele bardziej realistycznie. Każda z nich posiadała również o wiele lepiej przygotowane ubiory. Hayabusa został podmieniony na model z Ninja Gaiden, postacią kobiecym, co nie jest bez znaczenia, lepiej podskakiwały piersi. Również tła posiadały o wiele więcej detali animacji. Na mapie ze śniegiem na Xboxie ten ubijał się pod stopami walczących. Także lepiej wypadały efekty cząsteczkowe, jak i elementy tła, które wzbijały się podczas walki, na przykład liście. Wyższość Xboxa była widoczna w każdym aspekcie gry. Oczywiście całość pracowała płynnie w 60 fps. 13 Trzynastka swojego czasu była świetnym tytułem. Nie to, że dziś już nie jest. Po prostu nie robi aż takiego wrażenia. Świetnie wykorzystany cel shading, mocne nawiązanie do komiksu i świetna oprawa. Historia Agenta 13 może nie była długa, ale sam sposób prowadzenia rozgrywki był na tyle ciekawy i różnorodny, że gra zdobyła sporo fanów. Jeśli chodzi o konsolę, jak zapewne się domyślacie, najlepsza wersja pojawiła się na Xboxa. Oteksturowanie jest o wiele wyższej jakości, choć nie jest to aż tak widoczne. Natomiast jeśli chodzi o płynność, tutaj zmiana była o wiele bardziej drastyczna. Na GameCube i PlayStation 2 gra próbuje działać w 30 fpsach z miejscowymi spadkami. Na Xboxie celuje w 60 ramek, ale również z okazjonalnymi spadkami. Nie bez znaczenia jest Progressive Scan, który obsługuje tylko konsola Microsoftu, oferując lepszą rozdzielczość i bardziej ostry obraz. Grand Theft Auto 3. Trzecia odsłona GTA na Xboxa to nie tylko najlepsza wersja na konsolach, ale również przewyższająca wersję PC-tową. Tak, port na Xboxa to najlepsza wersja ze wszystkich dostępnych na rynku. Pamiętajmy, że pomiędzy premierą wersji na PlayStation 2 a Xboxem minęły dwa lata. Deweloper miał sporo czasu, aby dopracować tytuł i optymalizację. Na pierwszy ogień idą efekty atmosferyczne. Na Xboxie mamy ładnie pokazane krople deszczu na ekranie. Owszem, to detal, ale spokojnie, zaraz będzie ciekawiej. Jedną z najważniejszych istotnych zmian są postacie. Wersje wcześniejsze nie posiadały w zasadzie dłoni, która była jedną zwartą bryłą. Na Xboxie postacie dostały palce, dzięki czemu naturalnie wygląda gestykulacja w kadcenkach. Również dodano mnóstwo detali w lokacjach. Jest to głównie estetyka, ale widać, że grafika jest bogatsza. Różnice widać na przykład w zniszczonych samochodach. Pod maską, we wcześniejszych wersjach, silnik był zwyczajną, niezbyt ostrą teksturą. Na Xboxie silniki są obiektami 3D i wyglądają o wiele lepiej. Oczywiście, to detale, ale właśnie te małe elementy sprawiają, że Xboxowa wersja Grand Theft Auto 3 wygląda najlepiej nie tylko na konsolach, ale na wszystkich sprzętach, na których gra się ukazała. Grand Theft Auto Vice City Podobnie jak w przypadku GTA 3 sytuacja się powtórzyła. Wersja na Xboxa została ulepszona w zasadzie w tych samych aspektach i ponownie wersja na konsole biła wersje PC-owe pod kątem ilości detali przygotowania grafiki. Samochody wyglądają lepiej, posiadają więcej detali, ich karoserie są bardziej błyszczące. Odległość rysowania obiektów również bije na głowę wersję z PlayStation 2, choć nie ma tutaj szans z wersją pc Podobnie jak na komputerach osobistych. Xbox dostał możliwość wrzucenia własnych MP3 i odsłuchiwania ich w samochodowym radio. Vice City to świetna gra z fantastycznym klimatem lat 80., jednak to na Xboxie oddaje ten klimat zdecydowanie najlepiej. A czy wy znacie jakieś najlepsze porty na pierwszego Xboxa? Pochwalcie się w komentarzu.